Dzień dobry, dzisiaj Państwu przedstawiamy Mitsubishi Outlandera z 2012 roku. Tutaj auto z silniczkiem o pojemności 2 litrów i mocy 147 koni. Została tutaj zamontowana instalacja BRC Sequent 32. I tak, na pierwszym planie widzimy reduktor, filtr fazy ciekłej, tu mamy filtr fazy lotnej, tu mamy wtryskiwacze BRC pomarańczowe. Cały komputer od instalacji gazowej jest tutaj pod wzmocnieniem. I tak, spalanie benzyny w takim aucie oscyluje w granicach 11 litrów na 100 km. Po montażu LPG mamy spalanie na poziomie 12-13 litrów, czyli oszczędzamy na każdym 1000 km około 280 zł. Koszt przejechania na benzynie 1000 km jest to 540 zł, na LPG tylko 260. Z takich dość istotnych rzeczy został tutaj zamontowany jeszcze lubryfikator, czyli dodatkowe smarowanie gniazd zaworowych. Jest ono stosowane profilaktycznie w celu zabezpieczenia gniazd zaworowych przed niepożądanym działaniem gazu. W tym przypadku jest głowica bardzo słaba, więc producent z instalacji zaleca stosowanie tego typu rozwiązań. Przejdźmy teraz do wnętrza. Przełącznik w aucie mamy zamontowany po lewej stronie z wykorzystaniem wolnej zaślepki. O, widzimy, tutaj nam się podświetlił. Teraz wlew. Wlew gazu w aucie mamy pod klapką. Jak widzimy, jest tutaj dwuczęściowy wlew dokręcany. I teraz zbiornik. Zbiornik w aucie mamy zamontowany w miejscu koła zapasowego. Tutaj koło zapasowe mamy pod spodem. Zamontowaliśmy tutaj zbiornik 47-litrowy, co daje nam około 38 litrów gazu i zasięg blisko 310 km. I tak, podsumowując, cena zestawu przy instalacji BRC Sequent 32 w tym konkretnym aucie jest to koszt 2900 zł i zwrot następuje po około 10 300 km. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmy.